No cóż, do odważnych świat należy. Osoby nieletnie niech nie oglądają materiału, osoby z wrażliwym żołądkiem też niech nie oglądają. W ogóle niech nikt nie ogląda tego filmu, osoby z odrobiną rozumu też niech nie oglądają. Generalnie to prosili niektórzy o ten temat i proszę bardzo, ale stanowczo odradzam oglądanie. W każdym razie ostrzegałem. Wolfgang Amadeusz Mozart, od niego zaczniemy, uwielbiał dowcipy o wypróżnianiu się. Napisał m.in. Let's wünsch ich eine gute Nacht, scheißen Sie ins Bett, das es kracht. Schlafen's gesund, recken's den Arsch zum Mund. Po naszemu to sens jest mniej więcej taki: życzę tobie udanej nocy, zatem wpierw narób porządnie do łóżka, zaśnij kochanie ze swoimi pośladkami na ustach. Cały Wolfgang. O Dubaju słyszał każdy. Jak się okazuje, potężny rozwój miasta, gwałtowne powiększenie ilości ludności było tragiczne w skutkach dla niedostosowanego do nowej sytuacji systemu kanalizacji. Nierzadkim widokiem były cysterny z szambem podjeżdżające pod eleganckie drapacze chmur. Z kolei jedyny zakład recyklingu musiał walczyć z niekończącą się kolejką pełniusieńkich ciężarówek. A przez to Dubaj, więc też upał, wiadomo, cały rok. No i tak gorące się robiły te ciężarówki. Jeśli chciałbyś zrobić srebrną kupę, to są w sprzedaży online specjalne tabletki z brokatem do tego celu. Kupa zrobiona w samolocie Airbus leci przewodem do zbiornika z tyłu samolotu z prędkością 200 km na godzinę. Nie zaszkodzi poznać przy okazji rekord najdłuższego pierdzenia. Pewien Londyńczyk może się pochwalić nieprzerwanym pierdzeniem przez 2 minuty i 42 sekundy. Przeciętnie pierdzi się 14 razy na dobę. Ktoś wyliczył, że w ciągu życia można wypierdzieć kilkanaście tysięcy litrów gazów. Teraz trzymajcie się mocno. Bristolska skala uformowania stolca jest 7-stopniowa. Wspomaga określenie tego, jak długo trwa przemieszczanie się resztek przetrawionego pokarmu przez jelita. Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu. Wynikiem badań jest powstanie 7-stopniowej skali uformowania stolca, gdzie jedynka to stolec mocno zbity, grudkowaty i trudny do wydalenia. Dwójka to stolec grudkowaty, ale już o podłużnym kształcie. Trójeczka, wydłużony stolec z pęknięciami na powierzchni. Czwórka, gładki, smukły, wężowaty stolec o podłużnym kształcie. Następnie piątka, miękkie drobiny stolca o wyraźnych krawędziach. Szóstka, stolec w postaci kłaczastych kawałków. I na koniec siódemka, czyli ciecz, stolec pozbawiony elementów stałych. Zgodnie z wynikami badań, im krótszy czas pasażu jelitowego, tym dalej w skali znajduje się dany stolec. Czyli siódmy stopień w tejże skali wskazuje na bardzo krótki czas przebywania resztek pokarmu w jelicie grubym, zaś pierwszy na bardzo długi. Tym samym skala ta ma pomóc w ocenie skuteczności leczenia układu trawiennego, jak i ocenić wpływ leków na jego funkcjonowanie. Warto wiedzieć, że numery 3 i 4 są tymi okej. Ubikacja kucana. Normalka w Chinach, u nas nie bardzo, choć można kupić online za jakieś 250 zł. Nazywana również ubikacją narciarską. Służy temu, by wypróżniać się w pozycji kucznej, która jest uważana za zdrowszy, a i działa profilaktycznie względem chorób jelita grubego. Taka ubikacja jest tańsza, łatwiejsza w czyszczeniu, wymusza krótsze posiedzenie. Ciekawie by wyglądała taka w PKP. Chybotliwa jazda powodowałaby łatwą utratę równowagi, do tego dochodzi problem z brudną podłogą. Kto nie wiedział, ten już teraz będzie wiedział, że w ciągu doby słoń wydala jakieś 100 kg odchodów. Natomiast niepokojące badania przeprowadzone na 500 próbkach mydła pozwoliły nam odkryć, że w 1/4 publicznych toalet mydło tam mieszczące się miało więcej bakterii kałowych niż woda w sedesie. Ci, którzy nie wierzą w to, że lądowaliśmy na Księżycu, z kolei mogą się zdziwić, bo astronauci pozostawili po sobie na powierzchni srebrnego globu niespodzianki. Specjalne woreczki zawierające m.in. odchody, a wszystko dlatego, że sprowadzenie ich na Ziemię byłoby po prostu nieopłacalne. Niektórzy znają związek między wypróżnianiem się i sportem, ale przypadek determinacji z 2005 niech służy jako przykład dla innych. Podczas londyńskiego maratonu pewna zawodniczka musiała zejść na bok i załatwić swoją potrzebę na oczach tłumu ludzi. Komentator, nie tracąc zimnej krwi, objaśnił sytuację milionom widzów, tłumacząc, że musiała wykonać kilka przysiadów z racji wystąpienia u niej skurczów brzucha. Dzięki swojej niesamowitej determinacji i dzięki temu, że udanie zrobiła przysiady, zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. Z kolei w starożytnym Rzymie o czynnościach fizjologicznych rozmawiano otwarcie i nieskrępowanie. Często podczas wypróżniania rozmawiali. Nierzadko grupy kilkudziesięcioosobowe w najlepsze rozprawiało na temat wydarzeń dnia poprzedniego przy okazji wypróżniania. Płeć nie odgrywała roli. A skoro o starożytnym Rzymie mowa, to jeszcze warto powiedzieć słowo na temat bogini piękna i miłości, czyli o Wenus. Nierzadkim widokiem były przecież świątynie poświęcone Kloacinie, czyli bogini ścieków. Przy czym przypisywano
zakazano jej również bycie patronką seksu. Jej sfery troski z czasem zaczęto przypisywać Wenus, a co za czym idzie, Wenus była boginią gówna. Kto był na Karaibach, ten wie, że plaże tam są utożsamiane z rajem, a niewielu właścicieli kurortów z chęcią poinformuje, że ten cały piasek bielutki to tak naprawdę odchody ryb skarusowatych. Przez to, że całymi dniami skubią ten koralowiec, wydalają ziarenka, które potem stanowią stabilny fundament plażowania. Jedna rybka rocznie wydali jakieś 90 kg takiego właśnie piasku. A czym byłoby zestawienie faktów na temat odchodów, żeby nie wspomnieć o pewnym osobliwym rekordzie? Pewien Amerykanin zrobił najdłuższą kupę świata, jego imponujących rozmiarów stolec miał długość, uwaga, 370 cm, czyli 3 m 70 cm. Robił ją nieco ponad 2 godziny w pozycji kucznej, jakby ktoś miał ochotę pobić. Niekiedy ekskrementy bywają niebezpieczne, okazuje się, że nawóz może przyczyniać się do pożarów. Dzieje się tak, bo mikroorganizmy w odchodach potrafią wytworzyć taką temperaturę, by mogło dojść do samozapłonu. Z kolei w 1985 roku doszło do przedziwnego zjawiska. Otóż w pewnej japońskiej księgarni odnotowano sporą ilość przypadków biegunki. Jedna z teorii mówi, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był fatalny poziom literatury, a inna głosi, że to przez ogólne odprężenie organizmu, spowodowane oglądaniem książek. A na koniec, świadomie i z całą odpowiedzialnością na koniec, będzie mowa o bardzo poważnym stanie u człowieka, odradzam dalsze oglądanie. Radzę kończyć w tym właśnie momencie, bo nie wszyscy powinni oglądać dalej. Ostrzegam, będzie brutalnie. No to ostrzegałem. Poważnym stanem u człowieka jest zakorkowanie jelita, bo mało tego, że jest powodowany nowotworem, to jeszcze dość niebezpiecznie wymiotuje się własnymi odchodami. Ostrzegałem, żeby nie oglądać. Mówiłem. Nic nie mogę już powiedzieć dalej, po prostu to tyle na ten temat. Pozdrawiam na wynos i tyle.